coraz częściej na polskich budowach spotkać możemy wielkowymiarowe bloki Silka Tempo. Przyspieszają one proces budowlany, a praca staje się lżejsza dzięki wykorzystaniu mini-żurawi. Na budowie marketu w Bydgoszczy sprawdzamy, jak z tą technologią radzą sobie wykonawcy, którzy stosują ją zaledwie kilka dni. Pierwszy raz się spotkałem z Silką Tempo. Wcześniej miałem z Silką drobnowymiarową i także i tongiem do czynienia. Dużo rzeczy z tego wykonywałem. Są to materiały profesjonalne i bardzo precyzyjne. Gama ich oraz elementy towarzyszące do ich obróbki są pełne asortymenty, które umożliwia płynną pracę. Mieliśmy wiele obaw z tym systemem, jak dźwigi się obsługuje, czy będzie długie szkolenie, czy ludzie będą się potrafili przekonać do tego, ale system po prostu, można powiedzieć, że po paru godzinach pracy na systemie, system sam się broni. Na tak otwartych placach, gdzie już beton jest wylany, dźwigi bez problemu się przemieszczają i można z nim bardzo szybko murować, układać, a jest to klejenie, praktycznie nie jest to stara metoda. Trzeba było grubą warstwę, po prostu tylko się klei. Zarządzanie dźwigami albo sterowanie z nimi jest przez bardzo prosty panel do obsługi, więc nie nastręcza to żadnych problemów także osobom, które mają pierwszy raz kontakt z tym wyrobem. Ludzie, którzy tutaj właśnie murują ściany z tych bloczków, mieli pierwszy raz kontakt. Wymagało to oczywiście szkolenia ze strony producenta, ale widzę, że bardzo szybko przekonali się do tego produktu, jego stosowania i już nie mają obaw, które mieli przed jego stosowaniem. Tak naprawdę nie są obciążeni, nie muszą nosić tych materiałów. Są one przestawiane. Oczywiście palety są rozładowane logistycznie, że tak jak na tyle, ile potrzeba na daną ścianę, tyle się ustawia palet materiału, żeby był wykorzystany w danym miejscu i trzeba było tego transportować. Silki te wielkogabarytowe całkowicie odciążają ludzi, są przenoszone przez dźwigi i dodatkowo oni sami widzą, jak szybki jest efekt ich pracy. Czyli można zrobić w danym czasie znacznie więcej. Oczywiście ma to znaczący aspekt ekonomiczny, bo człowiek, jeśli jest wynagradzany na przykład za wykonanie metra kwadratowego ściany, to znacznie więcej tych metrów kwadratowych ściany robi w jednostce czasu, więc tym samym, można powiedzieć, przekłada się bezpośrednio też na jego satysfakcję finansową związaną z wynagrodzeniem. Silka jest materiałem bardzo precyzyjnym, odchyłka od jego wymiarów jest około 1%, więc mamy zagwarantowane jakość znoszenia przy pionowość, długość, poziomość. Silka jest materiałem ciężkim. Materiały ciężkie charakteryzują się też dużą bezwładnością cieplną, więc przy obiektach wielkogabarytowych, gdzie one są ogrzewane głównie strumieniem powietrza, a nie tradycyjnym ogrzewaniem przez grzejniki, powodują akumulację ciepła. Jeśli systemy wentylacji mechanicznej, które dostarczają ciepło lub chłód, wyłączają się, bo nie ma takiej potrzeby, silka spokojnie oddaje zakumulowaną temperaturę, więc jest komfort cieplny i także wilgotnościowy w pomieszczeniach, co jest wartością dodaną. Dzięki zapoznaniu się z Silką Tempo, której nie miałem wcześniej do czynienia, jestem do niej przekonany i myślę, że przy kolejnych inwestycjach, które będę realizował, a będę miał do wyboru możliwość wyboru materiału, z którego będę wznosił ściany i logistycznie będzie to uzasadnione, jestem skłonny wybrać Silkę Tempo. Bloki Silka Tempo pozwalają na szybkie wznoszenie ścian. Wystarczy krótkie szkolenie na budowie, żeby skorzystać ze wszystkich zalet tej technologii.